Dobrze, nie ma czasu. Cześć wszystkim, witamy Was w kolejnym nowym odcinku. Dzisiaj mierzymy Wasz ulubiony format. Bierzemy pod lupę kilka marek takich typowo sieciówkowych i wyszperałyśmy w nich elementy już na wiosnę, ale też na lato, bo już za rogiem, to nic, że dzisiaj śnieg padał, ale już za rogiem słoneczko i ciepełko jest. Tak, więc tych filmów modowych ze względu na ten nowy sezon nadchodzący, mam nadzieję, że będzie dla Was pod dostatkiem. My nie przedłużamy i zaczynamy, mierzymy. Ja z kaweczką tutaj będę, wiecie. Ja tutaj już, słuchajcie, biorę pierwszą. Sama jestem ciekawa. Pierwszą kurtkę z H&M-u lnianą. Ja zamówiłam w rozmiarze L i już mierzę. Bomberka przepięknie wygląda. Przepięknie. Czekaj, tylko tutaj coś chyba zapięłam. O. Przepięknie wygląda. Super kolor, taki słomkowy. Jaki pierścień do pierścień, całowania. Cały pierścień. Nie, pierścień to jest chyba zaręczynowy. Nie, ale śliczna jest. To jest moja kurteczka bomberka z H&M, lniana. Mamy tutaj poduchy, więc mamy mocno zarysowane rękawy. Podszeweczka jest, więc nie ma biedy, że tak, wiecie. Jest bardzo ładna. Kawałek materiału i tyle. Wygląda przepięknie. I stwierdziłam, że na wiosnę taka krótka bomberka, lekko sportowa, ale też myślę, że można ją połączyć tak trochę bardziej na casualowo, elegancko. Wygląda super. Ja wzięłam w rozmiarze L po to, żeby była, wiecie, taka luźniejsza, większa. Więc myślę, że też spokojnie M-ka mogłaby być, bo tak, ta L-ka jest duża. Ale wygląda dobrze. Wygląda fajnie, do białych spodni. Tu mamy kieszonki. I bardzo mi się też podoba to, że ma beżowe guziki, bo wiem, że też dużo na przykład guzików jest srebrnych. I nie zawsze to, wiesz, tak wszystko pasuje z biżuterią, którą się nosi. A tutaj proszę bardzo, beżowe guziki. Naprawdę bardzo fajny element na wiosnę. Czyli jesteś na tak? Na tak. W H&M-ie znalazłam też lnianą koszulę. Ja w swojej szafie mam już jedną od kilku dobrych sezonów, ale to już czas na kolejny egzemplarz, bo jak ja ostatnio przeglądałam, no to no taka troszkę już ściułana, więc znalazłam w H&M-ie kolejną. Ta moja poprzednia też była z H&M-u, dobrze mi się nosiła przez chyba 3 albo 4 sezony. I zamówiłam sobie kolejną eskę, 100% len, bardzo ładnie wygląda i już w nią wskakuje. I tak koszula prezentuje się już na mnie. Tak jak mówiłam, rozmiar S, więc jest troszkę taka, wiecie, luźniejsza, ale ja właśnie takie koszule lniane bardzo lubię. Do noszenia tak naprawdę ze wszystkim i lniana koszula, szczególnie wiosną, latem, to tak naprawdę must have. Wygląda super, więc dziewczyny, zachęcam Was, żebyście się zaopatrzyły w taką lnianą koszulę wcześniej, bo potem one są zawsze wyprzedane. I nigdy, w sensie ciężko je potem kupić, bo są po prostu zwyczajnie niedostępne. Ale też jest chyba dobra cena, ile dobrze pamiętam, 119 zł, więc jak za lnianą koszulę uważam, że to jest naprawdę dobry deal. Ale jak jesteśmy już przy H&M-ie, w sensie jeszcze przy H&M-ie, to powiem Wam na temat coś tej czapki. My z Justyną wiemy, że bardzo ciężko jest kupić czapkę, która dużej głowy, hashtag, wygląda w miarę sensownie na dużej głowie. I z reguły, wiecie co, tyle ile ja czapek zamówiłam z sieciówek ostatnio, to jest po prostu hit i te wszystkie czapki, to one mi po prostu, wiecie, ledwo na głowę wchodzą. Aż w końcu zamówiłam sobie, słuchajcie, w H&M-ie też czapkę rozmiar M na L, bo tam są też rozmiary, która wchodzi mi na całą głowę, przy czym jeszcze jest regulowana. I ta czapka nie wygląda jak taka, wiecie, czapka pitu-pitu, tylko naprawdę wygląda bardzo fajnie. Ja mam jedną czapkę New Era to jest? New Era, tak. I to jest jedyna, która mi wchodzi na moją głowę i ta głowa się mieści w tej czapce. I to jest druga, która naprawdę bardzo ładnie wygląda, ładnie się układa i głowa cała się mieści. I bardzo też mi się podoba ten napis, bo ten New Era to nie zawsze też pasuje do stylówek. No to prawda. Jest czasami taka jest taka za sportowa, a ta jest fajniutka, letnia. Ładnie wygląda, co ty myślisz? Chcę też przemieszczać jednych włosach. Ja jestem bardzo ciekawa, bo wiecie co, ja zaobserwowałam, żeby nie było tak jakby efektu pana Gienia, to ta czapka z przodu musi być odrobina usztywniana. New Era takie są, one zawsze ten przód mają bardzo twardy. I wtedy ta czapka wygląda ok. Na mojej głowie fatalnie wyglądają takie czapki, które są jeszcze mniej sprężyste niż ta. Ale ta, powiem Ci, po pierwsze jest fajna, bo ma to łatwe. To jest raz, dwa, trzy, możesz sobie wyregulować. Nie musisz się martwić o te, wiesz, przekładanki. Ale widzisz, masz głęboka. Masz kształt tutaj. Nawet jeżeli ona tu nie jest usztywniana, to jest kształt czapki. To nie jest taka... Tak, jakaś taka...
No i biorąc pod uwagę, że to jest sieciówka, no to naprawdę wygląda bardzo 40 chyba spoko. 9 zł. Bardzo fajna. Więc naprawdę. Dobra cena, bardzo fajnie spoko. Wygląda. No. Ja mam rozmiar ML, więc jak ktoś potrzebuje większy rozmiar i nawet jak wiecie, są włosy pokręcone, to te czapki często o tak o wyglądają. O tak, one są takie o. Wiesz o co no, chodzi? No to jest genio. To jest taki... Pan genio, dzień mówić, dobry. Kto. No, niektóre to po prostu tak wiecie, no ledwo co po prostu chodzą. Na czubek w głowę, a to naprawdę można wsunąć, więc ja ją sobie zostawiam razem z koszulą lnianą i fajny będzie taki akcent do stylu weczek. Więc mam przepiękną koszulę na rzutkę, kurtkę wiosenną z Zary. I jest taka modelka w Zarze z takimi długimi brązowymi włosami i zawsze jak ona pozuje w tych ciuchach, to po prostu mnie tak zachęca, że nie mogę się powstrzymać. Kupujesz. I tutaj mam koszulę, która jest przepiękna. W ogóle jakoś tego w kamerze nie widać, ja Wam tutaj przybliżę. Ja jak zamówiłam to, bo to powinno być w secie, ale spodnie jeszcze mi nie dotarły, to spodziewałam się koszuli takiej coś jak Kasi lniana koszula. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że przyszła gruba, konkretna koszula, która bardziej moim zdaniem jest taką narzutką, tak jak czasem kupujecie koszulę jeansową i ona jest taka, wiecie, ciężka, konkretna. Ta koszula też taka jest. Mimo, że mamy tutaj 100% bawełny, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo konkretna. I jak przybliżę Wam, ona ma taką jakby fakturę, widzicie? Taką fakturę. W ogóle nie prześwituje. Ma taką fakturę i jest bardzo przyjemna. Ma super tutaj te kieszenie z jednej i z drugiej strony. Piękne guziki. Jest naprawdę bardzo porządna. Moi drodzy, tak wygląda ta koszula. Jestem zachwycona, na 200% ją zostawiam, bo to jest taka koszula bardzo porządna i ja teraz ją mam założoną tak jakby na gołe ciało, natomiast uważam, że będzie absolutnie świetnym dodatkiem, jeżeli chodzi o lato, jako narzutka i bardzo uniwersalny element. Podoba mi się to, że jest z takiego grubego materiału i to jest taka konkretna rzecz. Ma świetny taki śmietankowy kolor, piękne guziki, bardzo fajny fason, zakończona w taki półokrągły sposób. Rękawy można podciągnąć, natomiast też nawet aż tak bardzo nie trzeba. No świetnie się układa. Trzyma jest kształt, taka wszystko. Sprężysta, trzyma kształt. Takie koszule rozumiem. Jest naprawdę bardzo ładna, gorąco Wam polecam. O ile szukacie takiej koszuli troszeczkę bardziej sztywnej i takiej narzutki, to ta sprawdzi się super. Zara po raz kolejny nas zachwyci w tym, słuchajcie, mierzymy. Tą przepiękną bluzką, która jest takim w stylu hiszpańskim. To jest hiszpański dekolt. No, odkryte ramiona. Mamy tu odkryte pięknie ramiona. I teraz tak, tą bluzkę możemy nosić oczywiście tak bardziej odsunięte ramiona. Proszę bardzo. Może być bardziej zakryty. Tutaj tym materiałem możemy sobie, słuchajcie, sami wszystko układać, ale wygląda bluzka przepięknie. To jest taki element na wiosnę, który zakładamy do zwykłych białych spodni. I jakby robi się cała stylówka. I ja wiem, że właśnie maj, czerwiec mamy jakieś takie różne uroczystości rodzinne, nie wiem, komunie, niedzielne obiadki i tym podobne, to ta bluzka naprawdę robi robotę. Ona jest takiego bardzo przyjemna, ta bluzka jest takiej przyjemnej dzianiny, która jest bardzo wygodna, rozciągliwa. Jest bardzo przyjemna ta bluzka i komfortowo się w niej naprawdę czuję, bo jak ją zamawiałam, to trochę bałam się, że może być taka, wiecie, ograniczająca ruchy, że będzie ciasno czy coś. Wiadomo, jak podniesiemy rękę do góry, no to ten dekolt, wiadomo, że też pójdzie do góry, ale sama w sobie jest naprawdę ta bluzka bardzo, bardzo wygodna. Podoba mi się też to, że ja w ogóle mam dzisiaj też kiepski stanik, ale ja mam taki koronkowy, więc nawet jeżeli jest stanik koronkowy, to jakby nie przebija się ta cała struktura biustonosza, więc można normalny, taki zwykły, cielisty stanik założyć, delikatnie ramionczka zsunąć i wszystko się fajnie trzyma. Ja ją zostawiam i na pewno też chyba jest w kolorze czarnym, jak dobrze pamiętam, ale myślę, że beżowy fajniej wygląda. Super. I tak w ogóle to bluzka się nakłada tak, że tutaj się ma normalnie rękaw. Więc może też dlatego jest tak, wiecie, wygodnie. Bo tutaj jest zwykły rękaw i nakładamy tu warstwę materiału i... Cyk, cyk, stylóweczka kolejna gotowa. Proszę bardzo, jestem na tak. Ok, i kolejna bluzka, przepiękna bluzka z mango, która też będzie idealna na rodzinne spotkania, komunie, chrzciny i tym podobne okoliczności. Wygląda bosko i ona mnie już zachwyciła na modelce. Tak jak widzicie, ona jest asymetryczna, czyli tutaj mamy krótszą część, tutaj mamy dłuższą, która bardzo fajnie opływa i spływa na przykład na białe spodnie. I właśnie w połączeniu z białymi spodniami ta bluzka wygląda fenomenalnie, chociaż tak sobie teraz myślę, do krótkich białych spodenek, takich materiałowych, też będzie super wyglądać, do tego sandałki, koszyk w rękę i miód.
miodzio. Wygląda obłędnie. Kolor też jest przepiękny, taki piaskowy. Nie no, to jest po prostu bluza, którą się zakłada i się wygląda. I tak naprawdę nie trzeba się przy niej ani starać, ani kombinować. Oczywiście można tutaj, nie wiem, założyć jakiś duży kolczyk albo, nie wiem, jakiś pierścionek taki jak ja tutaj. Raczej bym już nie zakładała naszyjników, więc tutaj powiedzmy, że ich nie ma. Wygląda rewelacyjnie. No zobaczcie. Przepięknie. I ta bluzka na modelce też wyglądała przepięknie, więc jakoś zwróciłam na nią uwagę. Bardzo podoba mi się tutaj ten taki materiał, który się tak marszczy i tak bardzo ładnie układa. Co myślicie? Ja jestem na tak. Zostawiam ją, bo to jest taka bluzka, która robi robotę. Justyna mówi, że ta bluzka też by się nadawała na wszystkie bankiety, na które nie chodzimy. Na te eventy, na których nas nie będzie, to ona by się tam nadała. Do Paryża też się nada? Wszędzie. Tam, gdzie nas nie będzie, się nada. Tam, gdzie nie chodzimy, to ta bluzka się nada. Będzie teraz, moi drodzy, trochę o butach. Taki miły przerywnik od ubrań. Zamówiłam dwa egzemplarze butów, które są bardzo na czasie. Trochę z ciekawości, trochę żeby tak, wiecie, też zobaczyć wspólnie tutaj z Kasią i z Wami, co o nich myślimy. I mamy tutaj gazele, ale to są gazele Bolt na tej takiej gumowej, wyższej podeszwie oraz New Balance 550. Więc zobaczymy w ogóle, co o nich myślimy. Jeżeli chodzi o New Balance, my mamy z Kasią obie 480 i jestem bardzo zadowolona, natomiast 550 wydają się być odrobinę wyższe i takie bardziej porządne, ale to za chwilę zobaczymy. Najbardziej jestem ciekawa modelu tego od Adidasa, czyli oczywiście gazele, dlatego że udało mi się znaleźć przepiękny kolor. Ja mam gazele czerwone, klasyczne, z białą, troszeczkę bardziej płaskie są, z białą podeszwą i bardzo mi się dobrze noszą, więc za chwilkę spróbujemy założyć te czaderskie różowo-zielone. Ubrałam się trochę inaczej, żeby zobaczyć też, jak to będzie wyglądać do jasnych stylówek takich letnich, no ale zmierzmy je, zobaczmy, czy są wygodne. Mam już gazele na nogach, za chwilkę pokażę Wam je na przebitkach. Zrobiłam taką szybką przebieżkę tutaj po biurze i muszę Wam powiedzieć, że jak są mocno zawiązane, tylko muszą być zasznurowane tak jakby na ostatnią dziurkę i dosyć mocno ściągnięte, to ta pięta i podeszwa nie leci, bo w przypadku butów, które mają dosyć taką mocną podeszwę, albo platformę, albo, no wiecie, taką konkretną, to te buty często nie są mobilne i nie są elastyczne, nie zginają się tak łatwo. Ale tutaj widzę, że w tych gazelach, mimo że ta podeszwa i ta platforma jest dosyć wysoka, to nie ma tego efektu, że ciągnie aż tak bardzo ta podeszwa stopę w dół. Jak chodzę, to da się odczuć, że jest to grubsza platforma i troszeczkę sztywniejsza niż na przykład jak sobie porównam w gazelach klasycznych. Natomiast jak tak stoję w nich, to nie jest to dramatyczne i takie, że po prostu spada but spięty. Myślę też, że one troszeczkę się do nogi dopasują, bo tak samo miałam z poprzednimi gazelami, ale ta kombinacja kolorystyczna, czyli róż, zielone paski i to wszystko sprawia, że naprawdę te buty bardzo mi się podobają. A tak jak wiecie i mówiłam Wam już wcześniej, ja nie mam praktycznie innych butów w szafie oprócz sneakersów. Może jakieś takie, wiecie, bardzo klasyczne, pojedyncze elementy, ale nie mam szpilek, czułenek, nie wiem, kilku balerin. Tak jakby, no nie mam tego, aż mam jakieś mokasyny jeszcze z naszej kolekcji z Marco, ale tak jakby nie kupuję tych butów, a sneakersy, co Wam powiem, no mam słabość po prostu, mam słabość. I byłam nastawiona sceptycznie, jak zobaczyłam tą podeszwę, bałam się, że będzie sztywna i taka ciągnąca stopę w dół, ale teraz jak założyłam te buty, to mam całkowicie inne wrażenie. I myślę, że... Mam tutaj też coś dla fanek butów New Balance i tak jak mówiłyśmy Wam wcześniej, my mamy z Kasią 480 i to są troszeczkę niższe buty. Natomiast mi ostatnio udało się znaleźć bardzo ładny taki oliwkowy model tych 550, to jest dosyć popularny model i mam wrażenie, że to jest troszeczkę taki bezpieczniejszy element, jeżeli chodzi o buty na wiosnę, bo wszystkie kolorowe gazele, nie zdaję sobie sprawę, że nie każdy może być fanem aż takich kolorowych butów. Dziewczyny też często lubią klasyczne białe sneakersy, może z jakimś takim elementem koloru i tutaj znalazłam taki piękny oliwkowy odcień, bo często ta literka i te dodatki kolorystyczne są też w takich szalonych kolorach, jak czerwień, niebieski, taki indygo. Ja znalazłam takie bardzo ładne oliwkowe i muszę Wam powiedzieć, że 550, tak jak patrzę, są trochę bardziej porządne. Fasonem troszeczkę mi przypominają Nike Air Force, bo są tutaj zdecydowanie bardziej masywne. No i po prostu wyższe
większe takie, no bardziej masywne. 480 są dużo bardziej płaskie, nie mają tej wstawki i tego podwyższenia. Natomiast nie wiem, czy nie bardziej 550 do mnie przemawiają. Natomiast zmierzę je i też zobaczymy, czy są wygodne, jak ta podeszwa, czy też nie ciągnie pięty w dół. Dobra, New Balance'y. Pierwsze założenie, pierwsze wrażenie. Wiecie co, są dużo bardziej sztywne niż 480 i niż te gazele różowe i moje czerwone. Da się odczuć, że są to buty takie do rozbicia trochę, tak bym to nazwała. Są twarde, przypominają mi w odczuciu, jak włożyłam nogę, te nasze Adidasy z Veja, które są całe skórzane i są piękne, są bardzo fajne, dobrze mi się noszą, cały czas je mam, któryś rok z kolei, ale to są takie sneakersy skórzane, które trzeba rozchodzić. I to nie jest tak, że wkładacie nogę i to jest, jak wiecie, w ciapku. Tam troszeczkę jest tak sztywno. I mam podobne odczucie właśnie w przypadku tych 550. I tak, no tak, błądzi noga tam. Błądzi, plącze się, szuka miejsca, jakoś tak się nie potrafi ułożyć. W przypadku gazeli jakoś tak włożyłam i od razu czułam taki mega komfort. A tutaj tak troszeczkę, jak tak wiecie, chodzę, dreptam i trochę tutaj chodziłam po biurze, to tak... No tak, nie wiem sama, powiem Wam szczerze. Czy nie ma logo pierwszego? Wyglądają przepięknie, może o komforcie to tyle. Jeżeli chodzi o sam wygląd, wyglądają przepięknie, to jest but taki, że no wkładacie but i jest robota. No tak samo jak swojego czasu ja miałam szaleństwo i obsesję na punkcie Nike Air Force i dla mnie to była taka kropeczka na D. To teraz New Balance'iki takie, wiecie, klasyczne, białe z dodatkiem koloru, no wyglądają przepięknie, tym bardziej, że są, wiecie, świeżutkie, czyściutkie, bialutkie. Miała wybrać jedną parę między różowymi gazelami, w ogóle gazelami, a New Balance'ami tymi na przykład, to bym wybrała gazele ze względu na komfort. Są dużo bardziej wygodne. New Balance'y to są buty do rozbicia, mam wrażenie, bo tak sobie stoję w nich trochę i czuję, że mnie uciskają delikatnie, więc... A ja mam taką dosyć wymagającą nogę. Ja muszę, wiecie, to nie jest tak, że każdy but mi pasuje. Jak wiosna, to jasne spodnie. Znalazłam dwie bardzo fajne pary białych spodni. Te, które tutaj widzicie, są z Berczki. Ja mam w rozmiarze 34 i to jest ta wersja Petit, o ile dobrze pamiętam. Proste, tak, Petit, czyli dla osób niższych. I słuchajcie teraz tak, to są spodnie, które nie prześwitują. Wprawdzie ja mam dzisiaj czarną bieliznę pod spodem, więc delikatnie widzę jakiś tutaj taki odcień czarności tutaj, ale jakbym miała na przykład białą albo beżową, to uważam, że byłyby te spodnie naprawdę fajne. I teraz tak, mamy tutaj prostą nogawkę, delikatnie dłuższą, ale do butów sportowych wyglądają naprawdę bardzo dobrze i ja nie mam potrzeby ich skracania w końcu, bo ja z reguły wszystkie spodnie muszę skracać, tak te nie muszę skracać, są bardzo wygodne, do zestawu mamy czarny pasek, no absolutnie nie mam się do niczego, nie mam się do czego przyczepić, naprawdę, no bo spodnie fajnie leżą, mają delikatnie grubszy materiał, jest pasek, zapinany na guziki, a nie jakieś tam gumki, nie wiadomo co. Fajna długość, fajny kolor, zostawiam, bo takie spodnie warto mieć, tym bardziej, że białe spodnie, no to nie są spodnie, wiecie, na wiele sezonów, szczególnie jak się w nich chodzi intensywnie. Ja na każdych moich białych spodniach mam gdzieś jakąś plamkę, coś jest jakieś, nie wiem, bo deszcz padał, błoto było i z tyłu mam takie, wiecie, plamy, których nie mogę doprać, więc warto mieć w szafie jedną parę białych spodni, które po prostu fajnie leżą, są białe, na zasadzie czysto białe, bez żadnych plam, więc te zostawiam, a cena, kurczę, niestety nie wiem ile kosztowała, ale chyba coś około 119 zł. I mam jeszcze jedne fajne spodnie, które Wam zaraz pokażę. I kolejna para spodni, tym razem Zary, które już sobie zostawiłam i byłam nawet w nich ostatnio. Więc oderwałam wszystkie metki w rozmiarze 36 i są to białe spodnie, ale takie białe, śnieżno-biała, taka biel jak ściana. I nawet ten mój top z Uniqlo w połączeniu z tym białym tworzy taką właśnie trochę biel, powiedziałabym lekko szpitalną. Trochę. Czyli to są takie śnieżno-białe, białe spodnie. Teraz tak, one są proste, z wysokim stanem, więc tutaj bardzo ładnie wszystko jest dopasowane, dupeczka też ładnie dopasowana i spodnie są proste. I teraz tak, nogawka jest prosta. Moim zdaniem mogłaby być, nie wiem, tak dla mnie 2-3 cm krótsze, żeby fajnie odsłaniały i pokazywały buty, ale też jakby jest ok. I to są też fajne spodnie, bo tak, to nie są rurki, to nie są spodnie szerokie, tylko mamy bardzo fajną taką prostą nogawkę, więc nie wiem, do szerokich marynarek, takich naszych oversize'owych, czy do jakiegoś, nie wiem, fajnego topu. Spodnie naprawdę bardzo fajnie wyglądają i, co najważniejsze, są super wygodne, więc proszę bardzo, skład
wszystko można zrobić, nic nie opina, tutaj jeszcze jest trochę, wiecie, luzu, więc są naprawdę te spodnie bardzo, bardzo komfortowe w noszeniu, więc tamten odcień bieli był taki delikatnie złamany kremowy, a ten odcień spodni jest po prostu taki biały, śnieżno-biały, więc takie spodnie też fajnie mieć w swojej szafie. No i podoba mi się krój, że te spodnie są po prostu proste, tu mam dopasowane i idą, wiecie, w prostą nogawkę, więc mamy tutaj delikatnie rozszerzone, ale nie są to takie, wiecie, szerokie spodnie, takie mocno szerokie, więc to na ogromny plus. No i spodnie są wygodne, co też jest bardzo, bardzo ważne. Ale słuchajcie, jeszcze jeżeli chodzi o doły, muszę Wam pokazać, słuchajcie, z Zary, spódnica. I teraz tak, temat spódnic i sukienek, ostatnio przerabiany wspólnie ze mną i z Justyną. Jest po prostu, ja już jestem zmęczona tym tematem, słuchajcie, tym gadaniem, bo my tylko gadamy, nic z tym nie robimy. Że stwierdziłyśmy, że chodzimy cały czas albo w spodniach, szerokich spodniach, albo w dresach. Wybieramy naprawdę bardzo wygodne opcje. No i stwierdziłyśmy, że koniec z tym. Czas na naszą damską energię. Ile damskie stylizacje, w sensie takie damskie, bardzo kobiece. Więc zamówiłam sobie spódnicę. Tutaj taką sexy koronkową. Proszę bardzo. W rozmiarze, już Wam mówię rozmiar. S 149 zł. I ja w tą spódnicę, słuchajcie, wskakuję teraz. I stwierdziłam, że czas jak teraz na spódnicę i na sukienki, bo wiecie, będzie już cieplej, więc może w tym jest u mnie problem, że ja jestem z marzluchem i lubię się tak, wiecie, ciepło ubrać, a jak już przyjdzie wiosna, to ja wskakuję w sukienki i w spódnicę. Musicie mnie z tego rozliczyć przy tworzeniu stylówek na Instagramie, rozliczajcie mnie, miała być spódnica, gdzie sukienka. Ale też wiecie, nie przesadzajmy, bo potem już wiecie, będzie może tłumacz, ale dobra, więc wskakuję w spódnicę i Wam już pokazuję. Moim zdaniem naprawdę wygląda ta spódnica bardzo fajnie. Tym bardziej tak, niby jest długa, ale tutaj ta przez tą koronkę odsłoniętą mamy tak, wiecie, skórę i widać nogę. Z tyłu mamy rozporeczek. Ja wybrałam w rozmiarze S, więc naprawdę jest taka bardzo przyjemna. Ona nie jest taka, wiecie, dopięta, że człowiek nie może iść, tylko jest... Mam troszkę tej luzu i ta spódnica super by wyglądała na przykład z jakimś fajnym kropem. Takim króciusieńkim topem, typu, nie wiem, może czarnym, beżowym, jakimś takim, wiecie, sexy. Może też fajnie wyglądać do białej koszuli. I teraz z czym połączyć? Oczywiście z jakimiś klapeczkami, ale też myślę, że fajnie by wyglądała na przykład z takimi sandałkami na małym obcasie albo na właśnie takich, do takich klapeczek też na takim malutkim obcasiku. Tak, wiecie, bardziej już tak sexy kobieco niż tak, wiecie, na sportowo czy na codziennie. Bardzo mi się podoba i ją sobie zostawię, bo też powiem Wam, że ja może nie do końca jestem fanką takich, wiecie, takich miniuweczek, takich kusych spódniczuniek, które tylko aby się nachyla i wszystko widać, więc ta spódnica naprawdę wygląda bardzo fajnie. Wiem, że do tego też jest marynarka, ale w komplecie mi się trochę kojarzy z takim trochę żałobnym klimatem, takim trochę idziemy na stypę, więc do kompletu nie do końca mój vibe, ale tak sama spódnica z czymś innym, naprawdę wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Justyna, co myślisz o tej spódnicy? Bardzo ładna. Taka nawet na jakąś taką okazję właśnie bardziej elegancką, które będą latem, myślę, częściej, no, to by się sprawdziła. Znalazłam jeszcze trzy pary bardzo fajnych spodni z Zary. I pierwszy model to jest troszeczkę coś innego, bo to nie są ani jeansy, ani leginsy, ani szerokie nogawki. To są takie spodnie obcisłe, czyli do wszelkich szerokich marynarek, t-shirtów luźnych będą spoko i wzięłam dwa kolory, żeby sprawdzić. I o dziwo, one są takie bardzo sztywne w dotyku, trochę nieprzyjemne, ale są z wiskozy. Mają taki fason zakończony na dole malutkim takim rozporkiem. Mam kolor jasny i klasyczne czarne. To jest taka trochę alternatywa dla leginsów. Powiedziałabym, że to są takie leginsy premium, w sensie chodzi mi o to, że takie bardziej eleganckie leginsy. Taki element do noszenia z balerinami, z mokasynami, ale dla miłośniczek obcisłych dołów. Tak jakby nie ma tutaj szerokiej nogawki, to są obcisłe doły. Jestem ich bardzo ciekawa, bo ja też lubię takie bazowe rzeczy w swojej szafie, więc skakuję i zobaczymy. Założyłam, słuchajcie, te czarne spodnie i pierwsze moje wrażenie jest takie, że są bardzo wygodne. Natomiast to jest dosyć sztywny materiał. W sensie nie jest taki... To nie są leginsy, które są bawełniane, mięsiste, przyjemne. One są bardziej sztywne, trochę przypominają taki elegancki materiał i nie są rozciągliwe. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że dla dziewczyn, które nie lubią szerokich nogawek i szukają czegoś takiego na co dzień,
uważam, że są fajne. Naprawdę, wyglądają bardzo spoko. Za chwilkę też Wam pokażę dół. Ten rozporek nie jest jakiś taki, wiecie, chamski, więc nie mamy takiego efektu. Czasami przy takich spodniach jest taka parówka, że te leginsy są aż takie, wiecie, obciskające. Nie, no, nie, to nie chodzi o to. Po prostu niektóre spodnie są takie, wiecie, że opinają na dole do kostki, a te są tutaj dobrze dopasowane. Tutaj, wiecie, wszystko ładnie zaznaczone. Troszeczkę się rozszerzają, gdzie mają te rozporki na samym dole. Ale wiecie co, naprawdę są fajne. Nie wiem jak jasne, ale te czarne są super. Ja sobie chyba je zostawię, bo ja tak nawet, wiecie, na co dzień śmigam w takich leginsowych rzeczach. Do bluzy czy coś. Super. Ostatnia para spodni, słuchajcie, to jest coś w paski. Te akurat mają szeroką nogawkę. Bardzo taki pluszowy, powiedziałabym, materiał. Fajne wstawki tutaj, które łapią całe spodnie. Do paska, do jakiejś białej bluzki albo do marynarki. Wyglądają naprawdę bardzo spoko. Ja akurat mam tutaj rozmiar M. Ładnie się układają. No ja pałam miłością ogromną do szerokiej nogawki i uważam, że wygląda świetnie do butów sportowych, więc będę je chwalić. Ale fajny jest też ten prążek. Tutaj możecie zobaczyć trochę bliżej. Taki klasyczny. Duża część z Was pytała o prążki w filmie, w sensie pod filmem o trendach. I uważam, że to jest naprawdę fajny element, jeżeli szukacie czegoś w prążki. Także ostatnia para spodni z Zary. Granat w prążki. Proszę bardzo. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mierzymy, to by było na tyle. W opisie do filmu wrzucimy Wam linki do filmów z ostatniego czasu, takich modowych, jak chcecie sobie poprzeglądać. Mam nadzieję, że dzisiaj znalazłyście coś dla siebie. Oczywiście wszystkie linki też znajdziecie tych rzeczy w opisie pod filmem. My się Wam żegnamy. Do zobaczenia. Idziemy coś jeść. Pa! Pa.